Niedziela, 11 września. Czas na wydarzenia. Świat oddaje hołd. Kampania pełną parą. Musimy zadać sobie to pytanie, czy mamy szansę. Na temat PiTu jest PiTu. Walczył do końca. Dostałem szansę, nie wykorzystałem jej, no taki jest sport. No, ja bardzo liczyłem na to, że Tomek wygra, no trochę tak liczyłem na cud. Psia emerytura. Przesłużył ze mną 11 lat, chronił mnie, a teraz ja jestem mu winien to samo do jego śmierci. Maciej Straniński, witam Państwa. To były 102 minuty, które zmieniły świat na zawsze. Dokładnie 10 lat temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. Tego dnia razem z wieżami WTC runęło przekonanie Amerykanów, że Stanów nikt nie odważy się zaatakować. W Nowym Jorku są reporterzy wydarzeń Tomasz Machała i Jan Mikruta. Witajcie panowie. Najpierw Tomasz, w uroczystościach, które obserwujesz, biorą udział rodziny ofiar zamachu i ci, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej. Tomku, czy po tylu latach wspomnienia z 11 września wciąż wywołują emocje? W powietrzu na Manhattanie jeszcze przez 2 godziny, bo tyle jeszcze będą trwały te uroczystości. Te nazwiska ofiar będą brzmieć. One zresztą w miejscu, gdzie stały bliźniacze wieże, nigdy nie zostaną zapamiętane, bo zostały wyryte w pamiątkowym kamieniu. Zostały też wyryte w sercach najbliższych ofiar. Więc gdy po 10 latach oni przychodzą tu i muszą te osoby wspomnieć, z tych serc je wyciągnąć, by pokazać i zgromadzonym tu, i światu, bo przecież to jest światowe wydarzenie. To oczywiście to wywołuje olbrzymie emocje, olbrzymie wzruszenie. To jest ten moment, w którym łamią się głosy nie tylko tam na dole, gdzie uroczystości będą trwały do 13 nowojorskiego czasu, ale tu także tutaj na górze, gdzie są dziesiątki dziennikarzy. Także tu widziałem łzy w oczach, także tu widziałem dziennikarzy, którzy odwracali się od monitorów. Słyszałem, mówili, nie jesteśmy w stanie tego oglądać. To było tak poruszające dla tego narodu wydarzenie. Najmłodsza ofiara zamachów miałaby dziś 12 lat. Najstarsza skończyłaby 92. Terroryści w 4 samolotach przerwali życie prawie 3000 osób. Najważniejsze dziś, 11 września 2011 roku, były nazwiska tych, którzy zginęli. Słowa polityków podczas ponad 4-godzinnej uroczystości zajęły kilka minut. Wspomnień ofiar słuchaliśmy wiele godzin. To prawdziwy honor móc wspomnieć tu jeszcze mojego brata, za którego iskrzącymi niebieskimi oczami i zaraźliwym śmiechem tęsknimy do dzisiaj. Kochamy go każdego dnia. Można sobie wyobrazić i można było zobaczyć, jakim przeżyciem dla najbliższych było przypomnienie imion i nazwisk w tym miejscu i tylko 10 lat po tym, gdy odeszli. Przestałem już płakać, ale nie przestałem za ojcem tęsknić. Był niesamowitym człowiekiem. 11 września 2001 roku mój brat miał 2 lata. Od tego czasu starałem się nauczyć go tego, czego uczył mnie ojciec. Jak łapać piłkę bejsbolową, jeździć na rowerze i jak ważna jest nauka. Mężowie, żony, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, przyjaciele, współpracownicy. Nazwiska ich wszystkich wyryte są w kamieniu na obramowaniu wodospadów, w miejscu, gdzie stały dwie wieże. 10 lat minęło od momentu, w którym doskonale niebieskie niebo zamieniło się w najczarniejszą noc. Od tej chwili żyjemy czasem w słońcu, czasem w mroku. Dzieci, które straciły rodziców, już dorosły. Pojawili się wnukowie. W sercu Manhattanu po uprzątnięciu gruzów World Trade Center zbudowano 2 olbrzymie kwadratowe baseny wypełnione wodą. Otoczone przez niewielki park przypominają zniszczone przez terrorystów budynki. Za rok będzie tu muzeum. Uroczystości rocznicowe zaczęły się o 8:40 rano amerykańskim hymnem. 6 minut przed godziną, o której samolot uderzył w pierwszą północną wieżę. Ten moment, w którym Ameryka po raz pierwszy od czasu Pearl Harbor została zaatakowana, uczciła minuta ciszy i dzwony kościołów na Manhattanie. Therefore, we will not fear.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Zamachy na zawsze pozbawiły Amerykanów poczucia bezpieczeństwa. Dwaj amerykańscy prezydenci, Barack Obama i George Bush, nawet w tym najmocniej strzeżonym miejscu w kraju, przemawiali dziś zza szyby kuloodpornej. Stephen Paul Chuchnik. Z Nowego Jorku, Tomasz Machała, Wydarzenia. A z kolei przed gmachem Pentagonu na przedmieściach amerykańskiej stolicy uroczystości rocznicowe już się zakończyły. Prywatna ceremonia dla rodzin ofiar zamachu trwała niecałą godzinę. O szczegółach z Waszyngtonu Zuzanna Falcman. Please join us in observing a moment of silence to remember those who perished. Punktualnie o 9:37 krewni ofiar i przedstawiciele administracji minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy tu zginęli. Dokładnie o tej porze 10 lat temu samolot linii American Airlines roztrzaskał się o gmach Pentagonu. 11 września 2001 roku na zawsze zmienił moje życie. Tego dnia moja żona Michelle była szefową pokładu samolotu, który tutaj się rozbił. Zginęła cała załoga i wszyscy pasażerowie samolotu, w sumie 59 osób. Byliśmy na miejscu naprawdę szybko i nie udało nam się znaleźć nikogo żywego. Na miejscu zginęło też 125 pracowników Departamentu Obrony. Znajdowaliśmy fragmenty ciał, tysiące części ludzkich ciał wbite w budynek. Tylko kilka ofiar udało się od razu zidentyfikować. Z płonącego Pentagonu udało się uciec tylko nielicznym. Byłem zaledwie 30 metrów od miejsca, gdzie uderzył samolot. Stałem wśród 5 osób. Jestem jedynym, który przeżył. John Yates rzucił się do panicznej ucieczki, ale wydostanie się z rozgrzanego do czerwoności budynku graniczyło z cudem. Wszystko, czego dotknąłem, parzyło mnie. Wykładzina, po której czołgałem się, poparzyła moje kolana i dłonie, do tego stopnia, że straciłem linie papilarne. Przez 6 miesięcy nie miałem odcisków palców. Wiele osób zawdzięcza życie bohaterskiej postawie innych. Złapaliśmy gaśnicę i zaczęliśmy torować sobie drogę do środka, walcząc z ogniem i fragmentami samolotu. Było nam bardzo ciężko, bo w środku było koszmarnie gorąco. Spadały na nas fragmenty dachu, topiły się kable. Przed nie lada wyzwaniem stanął też pilot Rolando Aguilar. To on feralnego dnia eskortował Air Force One z prezydentem Bushem na pokładzie. Prezydent Bush wydał wtedy rozkaz zestrzelenia podejrzanych maszyn, z którymi nie udało się nawiązać kontaktu. To jest moralny dylemat. Masz zestrzelić samolot pełen cywilów. Ogrom ludzkich tragedii i dramatycznych decyzji podjętych tego dnia jest przytłaczający. 11 września odcisnął głębokie piętno na Amerykanach i dlatego też modlą się, by nigdy więcej nie musieli doświadczać takiej tragedii. Z Waszyngtonu dla Wydarzeń Zuzanna Falcman, Polsat News. Wracamy do Nowego Jorku, w którym jest Jan Mikruta. Janku, wydaje się, że 10 lat to dostatecznie dużo, by wymazać z pamięci te makabryczne obrazy. Ale z drugiej strony, czy ktoś, kto był świadkiem tego, jak o WTC rozbijają się samoloty, a potem obie wieże walą się z gigantycznym hulkiem, może kiedykolwiek o tym zapomnieć? Tutaj w Nowym Jorku nikt nie zapomina. Trauma tamtego dnia ciąży i będzie ciążyć nad miastem. Zginęło blisko 3000 osób, ale przecież zostały ich rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy. Każdy Nowojorczyk wie dokładnie, gdzie był i co robił 11 września 2001 roku o 8:46 rano. Każdy ma swoją historię tamtego dnia. Ale chyba najbardziej wstrząsające są historie tych, którzy byli wtedy w bliźniaczych wieżach, którzy otarli się o śmierć, ale cudem ocaleli. To jedna z takich historii. Nie było jednej chmurki na niebie, także 11 września 2001 roku to był naprawdę taki odpowiednik najlepszej pogody w Nowym Jorku. Leokadia Głogowska pracowała na 82. piętrze północnej pierwszej z bliźniaczych wież. Dokładnie tyle pięter ma dziś budowana w strefie zero nowa wieża numer 1. Czyli to jest w ogóle piętro. Mogę sobie wyobrazić, jak wysoko moje okno było. 10 lat temu o 8:46 pierwszy samolot wbił się zaledwie 12 pięter wyżej. To coś, co pozostało. Ten huk to był po prostu tak straszny, że ja nie jestem w stanie słowami tego opisać.
Wtedy nikt nie wiedział, co się dzieje i co robić. Leokadię Głogowską ocalił paniczny krzyk współpracownika, który kazał wszystkim uciekać. Gdyby nie ten jego krzyk, my byśmy nie uciekli. A właściwie sekundy się liczyły, dlatego że ludzie z niższych pięter pod nami nie wyszli. Nie zdążyli. Dlatego to było coś niesamowitego, ten krzyk jego. Rzucili się w kierunku schodów. Wszędzie słychać było krzyki. Dym sprawiał, że nic nie było widać. I ja się cofnęłam, bo właściwie drzwi były już wypchane dymem. Więc ja się cofnęłam i pomyślałam sobie, koniec mojego życia, na pewno umrę. I pamiętam ten strach, niesamowity strach. Droga z 82 piętra na zewnątrz zajęła prawie godzinę. Leokadia zdołała wydostać się na kilka minut przed upadkiem wieży numer 2. Straciła trzech kolegów. Do jednego tuż przed śmiercią dodzwoniła się żona. On odebrał i powiedział do niej, pożegnał się z nią. Powiedział, słuchaj, ja nie wyjdę, bo ogień idzie w moją stronę. Mamy odciętą drogę, ja nie mam jak wyjść. Wtedy Leokadia Głogowska nie sądziła, że będzie potrafiła wrócić. Zdecydowała się 4 lata temu. Od tego czasu oprowadza po strefie zero ludzi, którzy chcą usłyszeć świadków tamtych wydarzeń. Mówi o tych, którzy zginęli i o tych, którzy ocaleli. Wie pan, ja mam 10 lat. Nowego życia. 11 września 2001 roku w Bliźniaczych Wieżach zginęło 2749 osób. Jan Mikruta, Wydarzenia, Nowy Jork. Uroczystości rocznicy zamachów z 11 września także w Warszawie. Po zamachach byliście z nami, mówił w Parku Skaryszewskim ambasador USA w Polsce Lee Feinstein. W momencie tragedii Amerykanie szukali pocieszenia i wsparcia u siebie nawzajem, ale też wśród przyjaciół na świecie. Żaden kraj nie odpowiedział tak szybko i tak zdecydowanie jak Polska. Cieszę się, że Ameryka pamięta spontaniczną reakcję Polaków na tę tragedię. Ale nie powinno was to dziwić, bo jesteśmy w mieście i w kraju, który podczas II wojny światowej tracił podobną liczbę osób jak wy 11 września, każdego dnia przez 5,5 lat. Czuliśmy i czujemy ból Ameryki. A wydarzenia jutro znów o nietypowej porze, bo o 17.00. Za dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia.